Dzisiaj prezentować będziemy kilka wybranych akcesoriów marki Atte. Witam ponownie na naszym kanale. Dzisiaj kilka słów o wybranych produktach marki Atte Power. Jeżeli chodzi o tego producenta, jest to producent polski. Wszystkie produkty oferowane są zaprojektowane i wyprodukowane w Polsce, objęte 3-letnią gwarancją. Nasza firma ma zaszczyt być jednym z dystrybutorów tej marki. Jeżeli chodzi o gamę produktową, w ofercie znaleźć możemy różnego rodzaju systemy zasilania, również buforowego. Atte skupia się głównie na tym, aby tworzyć produkty niezawodne, modularne. Tak na dobrą sprawę jest to zestaw różnego rodzaju elementów, które możemy poskładać w jeden większy ekosystem. W ofercie znajdziemy również pojedyncze elementy, takie jak tutaj, czyli różnego rodzaju ekstendery, czy też moduły umożliwiające transmisję z wykorzystaniem innego kabla niż jest do tego celu przeznaczony. Dzisiaj, tak jak wspomniałem na początku, zajmiemy się prezentacją trzech wybranych produktów. Trzech produktów, które w naszej ocenie są takie najbardziej popularne, najbardziej wykorzystywane, najczęściej wykorzystywane przez instalatorów, którzy się u nas zaopatrują. Tak więc bez zbędnego przedłużania przechodzimy do prezentacji produktów. Pierwszym produktem, który dzisiaj omówimy, jest to Atte X-Power 3.11a. Urządzenie określane jako pasywny ekstender bądź też miniaturowy switch. Generalnie jest to urządzenie, które jest nam w stanie podwoić punkt kamerowy. Tak? Jeżeli mamy POE doprowadzone do danego miejsca, do danej kamery, okazuje się, że musimy w niedalekiej odległości zamontować kolejne urządzenie, które jest zasilane poprzez POE. Możemy wykorzystać do tego celu takie właśnie oto rozwiązanie. Jest to urządzenie, które, tak jak wspomniałem, potrafi duplikować porty POE. Chodzi tutaj o to, że no, jak widzimy, mamy trzy gniazda LAN-owskie. Do portu opisanego jako IN wchodzimy skrętką ze switcha bądź też z injektora POE. I może być to POE 802.3AF, AT lub POE pasywne, tak więc nie ma ograniczenia, jeżeli chodzi o technologię POE, tutaj o rodzaje POE, jakie możemy wykorzystać. I dalej z tego urządzenia dwoma kolejnymi portami wychodzimy już bezpośrednio do urządzeń. Sumaryczna moc, jaką możemy tędy przypuścić, to 40 W aż tak, więc no bardzo dużo. Jeżeli chodzi o chociażby kamery, no to nie ma problemu, żeby za pomocą takiego ekstendera stworzyć punkt kamerowy dla urządzenia z motozoomem, czy też jakiejś mniejszej kamery obrotowej. Tak na dobrą sprawę, produkt ten oczywiście też posiada antyprzepięciowe zabezpieczenie, tak więc nie ma tutaj możliwości, żeby urządzenia zostały jakkolwiek uszkodzone. Jego miniaturowe wymiary, tak jak widać, no tutaj to jest dodatkowy argument tego urządzenia, że tak powiem, dodatkowa cecha tego urządzenia, która pozwala na montaż w każdej możliwej puszce kamerowej, tak na dobrą sprawę. Nie ma tutaj problemu, żeby wsadzić to sobie gdzieś tam do puszki przy kamerze, czy nawet do osobnej puszki elektrycznej gdzieś tam pomiędzy kamerami. Urządzenie jest, tak jak wspomniałem na początku, pasywne, tak więc nie potrzebujemy jeszcze tutaj dociągać jakkolwiek zasilania. Kolejną ważną cechą jest to, że możemy takie urządzonka łączyć sobie kaskadowo, tak więc no, w razie potrzeby jesteśmy w stanie no, stworzyć sieć, powielić sobie to POE tyle razy, ile potrzebujemy. Dodatkowa rzecz, dodatkowa kolejna już z cech jest to też sekwencyjny start POE. Tak więc jeżeli mamy podłączone urządzenia już na stałe do tego naszego ekstendera, wyłączyliśmy na chwilę tą linię POE w celu konserwacji, czy po prostu coś przełączamy, musieliśmy to POE odpiąć. Po podłączeniu Atte X-Power 3.11a wypuści nam zasilanie na tych portach sekwencyjnie, więc najpierw poleci sobie POE na pierwszym wyjściu, później na drugim. Chodzi tutaj o to, że jeżeli kamery IPINT przykładowo startują, no to w pierwszym momencie dostając pik prądu, że tak powiem, odpalają również IR-y i w tym momencie pobór prądu jest troszeczkę większy. Żeby wyeliminować ewentualne tutaj przekroczenie tego zadeklarowanego budżetu mocy, mamy do dyspozycji również taką pasywną funkcję sekwencyjnego startu. Kolejnym z produktów, które będziemy dzisiaj omawiać, jest to Atte ASDC 12124HS. Jest to urządzenie, którego zadaniem jest wyciąganie 12V z linii 48V POE. Jeżeli chodzi o zastosowanie, to takim najczęstszym zastosowaniem w naszym przypadku jest wyciąganie 12V dla elektrozaczepów na linii POE do stacji bramowej. Montujemy to w bardzo prosty sposób. Rozwiązanie jest oczywiście pasywne. Montujemy to gdzieś w słupku, w jakiejś puszce, gdzieś za stacją bramową. Z jednej strony wchodzimy sobie linią POE bezpośrednio ze switcha bądź też z injektora, z drugiej strony wychodzimy krótszym patchcordem na stację bramową, przy czym na tym kabelku, jeżeli podepniemy sobie POE na wejściu, mamy
mamy już 12 V do dyspozycji, tak więc można sobie zapiąć kosteczkę, wyjść z tego dwoma żyłami sobie na elektrozaczep i do stacji bramowej. Takie rozwiązanie ratuje montaż, że tak powiem, ratuje sytuację w przypadku, gdy no nie mamy tej linii 12-voltowej gdzieś tam wyciągniętej do elektrozaczepu. Nie ma tej linii, bo ktoś o tym nie pomyślał, bo już jest zajęta przez jakieś inne rozwiązanie. Można to też wykorzystać już na starcie, po prostu planując taką sieć pod stację bramową, czy też pod po prostu system wideodomofonowy. Cechą takiego rozwiązania jest też to, że po pierwsze oczywiście redukujemy ilość okablowania w takim słupku, po drugie, no elektrozaczep w tym przypadku mamy zapięty de facto na switchu, tak więc jeżeli switch jest dodatkowo podpięty gdzieś pod UPS-a, no to można powiedzieć, że jeżeli mamy zanik zasilania, nie ma tego zasilania, co się dzieje z tym naszym prądem, że tak powiem, no to tutaj możemy stwierdzić, że nasz elektrozaczep jest zapięty przez UPS-a, jest to dodatkowa ważna rzecz w przypadku, jeżeli mamy elektrozaczep, który bez prądu jest po prostu zamknięty. Ostatnim produktem, który będziemy dzisiaj omawiać, jest to zestaw konwerterów ETH Two-Wire Set. Jak sama nazwa wskazuje, mamy tutaj do dyspozycji zestaw konwerterów, który do komunikacji wykorzystuje technologię Two-Wire, czyli komunikację po dwóch żyłach. Gdzie możemy taki zestaw wykorzystać? W miejscach, gdzie poprowadzony został kabel alarmowy, jakiś wieloparowy, wielożyłowy, czy nawet kabel koncentryczny, nie mamy możliwości wymiany tego kablowania, nie jest to opłacalne, możemy zastosować takie oto rozwiązanie, zestaw konwerterków, który po odpowiedniej konfiguracji manualnej, czyli przestawieniu po prostu z worki w odpowiednie miejsca, tutaj urządzenie oferuje kilka różnych trybów działania, w zależności od zworki właśnie, możemy wykorzystać taki zestaw do tego, aby przykładowo prowadzić transmisję i zasilać sobie różnego rodzaju kamery, stacje bramowe, czy urządzenia, które po prostu działają na POE. Możemy sobie również skonfigurować urządzenia tak, aby po prostu przewodziły tylko i wyłącznie transmisję, żeby prowadziły tylko i wyłącznie ze sobą tutaj komunikację sieciową. Możemy w tym przypadku podłączyć sobie po prostu komputer gdzieś tam do sieci, jakieś inne rozwiązanie. No tak jak wspomniałem wcześniej, jest to też bardzo fajna opcja pod tym względem, że no jeżeli mamy już faktycznie gdzieś tam te kabelki w ścianie, nie ma możliwości ich wymiany, nie jest to opłacalne, nie chcemy ryć po prostu ścian, możemy zastosować taki zestaw konwerterków. Oba urządzenia są jasno opisane, więc nie trzeba tutaj mieć naprawdę jakiejś fachowej znajomości, fachowej wiedzy, jak je zastosować. Urządzenia, jak wszystkie omawiane dzisiaj, są pasywne, tak więc nie trzeba dodatkowo tutaj ich zasilać, chyba że nie mamy na wejściu linii POE, wtedy możemy sobie za pomocą tej magistralki, tego elementu podłączyć zasilanie na przykład zasilacza i puszczać je, że tak to nazwę kolokwialnie, również dalej do urządzenia, do odbiornika, które takiego zasilania potrzebuje. Natomiast tak jak wspomniałem, no nie trzeba tutaj mieć naprawdę fachowej wiedzy. Wszystkie elementy tutaj są opisane, same urządzenia też są opisane w bardzo jasny sposób. Dodatkowo producent dorzuca do tych urządzeń, że tak to nazwę, pełną dokumentację z opisem, ze schematami, tak więc no nie trzeba tutaj naprawdę znać się na tym, jak to sobie podłączyć. Wystarczy spojrzeć na schemat, no i umieć obsługiwać śrubokręt, bo to tylko do tego się sprowadza w zasadzie, no i do wpięcia skrętek. Tak więc rozwiązanie jak najbardziej na plus. Jeżeli chodzi o wszystkie te produkty, które dzisiaj będziemy dalej omawiać, które omawialiśmy już tak na sucho, będziemy je również za momencik prezentować w postaci takich no, problemów, które omówiliśmy, tak? Czyli pierwszym problemem było to, że mieliśmy jeden punkt kamerowy, chcieliśmy dwa, pokażemy, no co prawda na stole, ale w prosty sposób, jak to działa, jak to sobie popodpinać. Drugim problemem było wyciągnięcie 12 V dla elektrozaczepu, tak więc również na stole rozłożymy sobie na takim pajączku po prostu cały zestaw, tak żeby sobie elektrozaczep zasilić. No i ostatnim rozwiązaniem pokażemy dwa takie tryby, że tak to nazwę, działania, które przez pryzmat znowu kamer i wideodomofonów są najbardziej wykorzystywane u nas, czyli zasilanie urządzenia z linią wejściową POE po Two-Wire'ze i zasilanie urządzenia oraz oczywiście komunikacja z zasilaczem zewnętrznym bez POE. Tak więc bez zbędnego przedłużania przechodzimy do zajęć praktycznych. Okay. Tak jak wspomniałem, przechodzimy do prezentacji w praktyce rozwiązań ATT. Na pierwszy strzał idzie XPOE 311A, czyli ten nasz pasywny switch, pasywny extender. Żeby zaprezentować działanie tego urządzenia, wykorzystamy dwie standardowe kamery Hikvision IP zasilane poprzez POE oraz switch POE. Więc tak, podłączamy sobie urządzenie. Tak jak wspomniałem wcześniej, switch, ten nasz extender, ma w jasny sposób opisane porty. Pierwszy z lewej jest to port POE IN, więc podpinamy nasze POE. Jak widzimy,
urządzenie zaczęło działać, zaczęło nam tutaj diodami wskazywać, że ma już zasilanie na portach, tak więc możemy przejść do podłączenia kamer. Czy kamery będą działać, będziemy widzieli po tej drugiej tutaj małej diodzie. Będziemy widzieli po prostu, że urządzenie zaczęło komunikować i zasilać naszą kamerę. Dodatkowo kamera zapali sobie porty, znaczy zapali sobie diodę IR w ten sposób. W momencie, gdy zostanie zasilona, przechodzimy do zasilania kamery. Ok, czekamy chwilę. Jak widać, tutaj porty zaczęły się nam już podświetlać. Kamera zaczęła świecić IR-ami, tak więc urządzenie zaczęło butować, zaczęło się uruchamiać. Przechodzimy do podłączenia drugiej kamery, ten sam temat, czyli podłączamy sobie naszego patchcorda, podłączamy sobie naszą kamerę. Ok, czekamy chwilę. Port się zapalił, diody IR się zapaliły w kamerze, tak więc urządzenie zaczęło już nam zasilać drugą kamerę. Możemy chwilkę poczekać, żeby urządzenie nam się do końca już uruchomiło. Będziemy widzieli wtedy taki efekt jak teraz, on mniej więcej w ten sposób, że wszystkie diody nam się tutaj ładnie świecą. Zasymulujemy jeszcze rozłączenie POE, aby pokazać sekwencyjny start. Tak więc odpinamy sobie oba urządzenia, odpinamy sobie cały switch, podłączamy jeszcze raz. I teraz widzimy na diodach, jak zachowuje się nasze urządzenie. Najpierw stał sobie port lewy, później ostatni prawy i na końcu środkowy. Tak więc teraz te diody zaczynają nam już tutaj symulować poprawne działanie tych urządzeń. Możemy chwilkę poczekać. No właśnie, na przemian widać, że te diody nam tutaj skaczą, po prostu urządzenia się uruchamiają. No i na końcu efekt będzie taki jak poprzednio, czyli wszystkie diody będą świeciły tak jak teraz. I ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o XPOE 3.11a oraz jeszcze wymiary samego urządzenia. No jak widzimy, możemy to urządzonko w prosty sposób sobie takiej puszce przykładowo 1280ZJXS od Hika zamontować. Samo zamknięcie puszki no tutaj nie jest w żaden sposób problematyczne, urządzenie nie wychodzi tutaj poza obrys, tak więc nie ma problemu. Kamerę przykładowo takiego buleta możemy sobie przymocować na wierzch puszki, zadławikować sobie takiego małego patchcorda krótkiego, z drugiej strony dłuższym patchcordem wyjść po prostu na kolejną kamerę, tak więc nie ma tutaj problemu, patchcordy nie są nigdzie załamane, przygniecione. Jest wszystko elastyczne, luźne, że tak powiem, tak więc nie ma tutaj żadnych takich, no tak jak wspomniałem wcześniej, gdzieś tam załamań takiego kabelka, tak więc nie ma tutaj problemu, jeżeli chodzi o działanie takiego rozwiązania. Tak więc jak najbardziej możemy sobie takie rozwiązanie do puszki tej wielkości, czy nawet ciut mniejszej schować. Ok, możemy przejść do prezentacji w praktyce zastosowania modułu ASDC 12124HS na przykładzie stacji bramowej, tak jak wspomniałem, systemu wideo domofonowego. Mamy przed sobą standardową, jedną z bardziej podstawowych stacji bramowych, model KV8113 od Hikvision. Stacja bramowa kompaktowa, która potrafi otwierać właśnie elektrozaczep. Z tyłu mamy wszystkiego rodzaju złącza, no ale tak, no, stację mamy zasiloną poprzez POE, ze switcha POE, no ale potrzebujemy zasilić sobie jeszcze elektrozaczep. Sama stacja nie podaje nam zasilania na elektrozaczep, więc musimy jakoś te 12V wykombinować. I tutaj do gry wchodzi moduł ASDC 12124HS. Za momencik wrócimy już z podłączonym modułem, omówimy nieco jego podłączenie do stacji bramowej. OK, możemy przejść do omówienia podłączenia modułu ASDC 12124HS. Pierwszym elementem jest oczywiście switch POE, z niego wychodzimy sobie na nasz moduł, wspomniany wcześniej ASDC 12124HS. No oczywiście w praktyce będzie to zapewne dłuższy przewód, no, na cele testowe wykorzystujemy krótkie patchcordy. Z tego modułu kolejnym patchcordem lecimy do stacji bramowej, tak żeby ją zasilić, żeby komunikować ją z siecią lokalną. Na dedykowanym wyjściu z modułu ASDC 12124HS mamy już 12V. No i podłączenie samego elektrozaczepu w tym przypadku jest już banalnie proste. Z plusa wychodzimy sobie na elektrozaczep, z minusa lecimy do portu COM i w zależności od elektrozaczepu albo z NO, albo z NC lecimy sobie ze stacji bezpośrednio do elektrozaczepu. Jeżeli chodzi o działanie, no to tak na dobrą sprawę nie ma tutaj większego problemu. Elektrozaczep w tym momencie jest zablokowany, przykładamy dodany wcześniej do stacji bramowej Brelok. Elektrozaczep nam się zwalnia. Mamy w pełni funkcjonalny system otwierania furtki. OK, możemy przejść do prezentacji zestawu ETH to Wireset. W tym przypadku, żeby zaprezentować działanie obu urządzeń, zastosujemy po prostu dwie żyły wyciągnięte ze skrętki. One będą nam symulowały kabelek, powiedzmy, wielożyłowy, wieloparowy, no ten, który będziemy wykorzystywać normalnie do
do właśnie tutaj działania tych dwóch konwerterów. Pierwszy tryb, który zaprezentujemy, jest to standardowy tryb zasilania i prowadzenia transmisji z kamerą IP, czy też z innym urządzeniem, odbiornikiem POE 802.3AF bądź AT. Więc aby te konwertery działały w ten sposób, musimy w pierwszej kolejności na odbiorniku przestawić zworkę w taką pozycję. Patrząc od dołu, dwa piny u góry muszą być zwarte. No i kolejnym etapem jest podłączenie ze sobą dwóch modułów. Do tego celu akurat przy tym trybie wykorzystujemy linię data minus do minusa, plus do plusa. Jeżeli mamy tak podłączone ze sobą konwertery, możemy przejść do podłączenia POE. Pierwszym krokiem jest zapięcie POE na wejściu. Jak widzimy, zaraz po podłączeniu oba konwertery zaczynają nam sygnalizować diodami po prostu swoje działanie. Na wejściu mamy oczywiście POE i transmisję. Na wyjściu mamy na razie samo POE. Jeżeli chodzi o podłączenie kamery, no to jest to bardzo prosty temat. Paczkord zapinamy z jednej strony oczywiście do urządzenia, z drugiej strony do naszego odbiornika. Jak widzimy, kamera nam się uruchamia, widać tutaj lekko żarzące się IR-ki. Za momencik na konwerterze uzyskamy podobną sygnalizację świetlną, że tak to nazwę, jak na pierwszym module, czyli będziemy mieli i POE, i transmisję. O, właśnie tak jak teraz, zaczyna nam świecić już zielona dioda, czyli połączenie jest w pełni sprawne, mamy i zasilanie, i transmisja właśnie, i kamera w tym momencie zaczyna butować, zaczyna się uruchamiać. Za momencik pokażemy drugi z trybów, troszeczkę bardziej kabelkowy, że tak powiem. Mianowicie zasilamy ponownie kamerę IP, prowadzimy z nią transmisję, ale nie mamy POE na wejściu, mamy samą transmisję i zasilanie, czyli 48 V w tym przypadku dopinamy z zewnątrz. W naszym przypadku zasilimy sobie konwerter bezpośrednio z zasilacza takiego laboratoryjnego, także za momencik wracamy i pokazujemy kolejny, drugi tryb. OK, do prezentacji drugiego trybu, tak jak wspomniałem, wykorzystamy zewnętrzny zasilacz laboratoryjny, tak aby podać 48 V na jeden z konwerterów. Jeżeli chodzi o podłączenie, to w tym przypadku robimy to w ten sposób, że do konwertera, do nadajnika, oczywiście data, czyli naszą transmisję, zostawiamy w ten sam sposób, plus minus. Natomiast jeżeli chodzi o zasilanie, tutaj ten drugi segment po prostu podpinamy tak samo plus do minusa. Pamiętajmy, że jeżeli chcemy wykorzystywać, czy musimy wykorzystać POE 802.3AF bądź AT, to na wejściu musimy podać 48 bądź 56 V, tak jak robimy to w tym przypadku. Zasilacz jest już ustawiony na właśnie 48 V. Jak widzimy, konwertery zaraz po podaniu zasilania zaczynają tak samo jak wcześniej sygnalizować swoje działanie. Możemy zobaczyć, czy zasilanie na wyjściu będzie również poprawnie działało. Podpinamy kamerę do out. Widzimy, że delikatnie żarzą się znowu diody IR. Zasilanie w tym momencie cały czas pokazuje, że jest aktywne, no ale podepniemy również transmisję. Jeżeli chodzi o weryfikację transmisji, to w tym przypadku wykorzystujemy switch Dahua, prosty, pięcioportowy, niezarządzalny, taki najzwyklejszy switchek do transmisji. Podpinamy sobie tutaj transmisję na wejściu i jak widzimy, oba konwertery zaczynają nam sygnalizować diodami, że mamy i zasilanie, i transmisję, przy czym zasilanie, tak jak wspomniałem wcześniej, w tym przypadku jest zewnętrznego zasilacza 48 V. Może nie jest to jakoś specjalnie profesjonalny sposób prezentacji tych urządzeń, ale jeżeli chodzi o prezentację samej idei jakby działania, to jak najbardziej. Mamy w tym przypadku transmisję, jeszcze sprawdźmy, czy aby na pewno tutaj switchek nam taką transmisję pokazuje. Tak, port 5 w tym przypadku, jak widzimy, jest działający, jak sobie wypniemy, port nam gaśnie, wpinamy, mamy komunikację. Do nadajnika podpięta jest transmisja, stąd idziemy sobie samą transmisją bezpośrednio i zasilaniem na drugi z konwerterów, na odbiornik. No i mamy podłączoną na wyjściu kamerę IP POE, która działa i prowadzona jest z nią komunikacja. Tak więc tyle, jeżeli chodzi o prezentację zestawu ETH TWIRE SET. Produkty zostały omówione oraz zaprezentowane, możemy przejść tak więc do podsumowania tego materiału. Tak jak wspomniałem na początku, AT w swojej ofercie posiada różnego rodzaju akcesoria montażowe, czy też moduły zasilające do systemów wideo domofonowych, jak również systemów monitoringu.
Pełną listę produktów możecie znaleźć Państwo u nas na stronie, jak i na stronie producenta, link w opisie tego filmu. Jeżeli chodzi o produkty, które dzisiaj zaprezentowaliśmy, tak jak wspomniałem również na początku, są to produkty, które najczęściej są najczęściej wybierane przez instalatorów, którzy się u nas zaopatrują, tak więc zaprezentowaliśmy produkty, które na ten moment no, cieszą się największą popularnością, jeżeli chodzi o rozwiązania ATTE. Proste, fajne, łatwe w montażu moduły, które naprawdę ułatwiają pracę z systemem monitoringu czy też systemem wideodomofonowym. Jeżeli chodzi o pomoc w doborze odpowiednich akcesoriów ATTE, bo tak jak wspomniałem, oferta składa się z kilkunastu pozycji, zapraszamy do kontaktu, jesteśmy w stanie w pełni doradzić, dobrać odpowiednie akcesoria, odpowiednie elementy dla danego systemu, dla danej sieci. Przypominamy o trwającej promocji na zakupy w naszej platformie sprzedażowej kamery.ip.com. Promocja obejmuje wszystkie produkty z tej platformy, również produkty ATTE. Jeżeli chodzi o samą promocję, opiera się ona o kod rabatowy, który wyświetla się teraz u dołu ekranu. Kod rabatowy należy podać w momencie zapisywania koszyka w naszym sklepie. Kod rabatowy umożliwi naliczenie dodatkowego rabatu na właśnie zakupy w naszym sklepie, tak jak wspomniałem wcześniej, również na zakupy produktów ATTE, tak więc zachęcamy do skorzystania z promocji. Na ten moment dziękuję bardzo za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia. Yeah.